Cześć, witajcie bardzo serdecznie po raz 199 we wlogu Powrót Roberta .pl". Grand Prix Belgii nie było takim, jakiego byśmy oczekiwali, tak mi się wydaje, ale im dłużej je mija, im więcej czasu mija od zakończenia tego wyścigu, tym więcej zauważam pozytywnych czy raczej ciekawszych aspektów tej rywalizacji. Zaczynamy od, oczywiście od góry, czyli od Mercedesów, no bo Mercedesy w tym sezonie, cóż, nie mają sobie równych, i niektórzy się na to denerwują, niektórzy złorzeczą na Mercedesa. Lewis Hamilton dzisiaj poruszył ten temat, że no fani pewnie by chcieli trochę inny skład podium widzieć albo przerwać tę dominację Mercedesa. Natomiast no nie można się na nich denerwować, bo o to chodzi w sporcie o wygrywanie. W wielu innych dyscyplinach, gdy dany sportowiec dominuje, wygrywa wszystko, no to mimo wszystko kibicujemy mu. Mercedes nie ma może aż tylu fanów, którzy by życzyli im podium w każdym wyścigu zwycięstwa w każdym wyścigu, tak jak się to dzieje ale mimo wszystko trzeba ich docenić i na przykładzie Ferrari widzimy, że to nie jest takie łatwe, że wystarczy po prostu odnawiać bolid i korzystać cały czas z tych samych ludzi bo można się pogubić w tym wszystkim, trzeba zawsze wykonywać swoją pracę idealnie, trzeba być krok przed wszystkimi, jednocześnie trzeba kombinować, starać się jakieś te przepisy wykorzystywać no i mieć dobry skład, dobrą strategię i dobrych ludzi przy tym wszystkim Ferrari się w tym pogubiło Mercedes cały czas jest na czele, Mercedes cały czas wygrywa, no i mimo wszystko trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, no i powiedzieć, że spisują się fantastycznie. Podobnie jak fantastycznie spisuje się Lewis Hamilton. 89. dzisiaj zwycięstwo w karierze, jeszcze dwa zwycięstwa i wyrówna rekord Michaela Schumachera. W ilości właśnie wygranych wyścigów w Formuły 1. Louis pojechał bezbłędny weekend, dominował przez cały czas poza pierwszym treningiem i zdeklasował, tak można powiedzieć, Walteriego Botasa. Cały czas wszystko było pod jego kontrolą. Oczywiście tam powiedział, że to nie był łatwy wyścig, no ale. Cóż, musi jakoś zbudować tę atmosferę wokół swoich zwycięstw, a tak naprawdę dominacja Mercedesa jest naprawdę duża. Ale Luis robi wszystko bezbłędnie na torze i też wielkie brawa za to. Walteri Bottas zrobił dzisiaj to, no, do czego jest zatrudniony w Mercedesie, czyli po prostu dają drugie miejsce. Nie był to idealny weekend w jego wykonaniu, no ale mimo wszystko wiemy, że Louis potrafi czasem dominować, tak że nie da się go ruszyć. Może tylko Max Verstappen byłby w stanie z nim powalczyć. Dzisiaj widziałem taką. Grafii, tak, taką ankietę gdyby byli w tym samym bolidzie, kto by wygrał? gdyby byli obaj w mercedesie, kto by wygrał? Max Verstappen czy Lewis Hamilton? Tak sobie się zastanowiłem i myślałem, że mimo wszystko Lewis Hamilton ale to dlatego, że właśnie do Mercedes. Myślę, że gdyby puścić Lewisa Hamiltona do Red Bulla, to wtedy wygrałby Max Verstappen trzeba by ich było puścić na przykład obu do McLarena i wtedy sprawdzić, no bo Ferrari to za duże wyzwanie i wtedy sprawdzić, który by z nich byłby lepszy, ale naprawdę Szkoda, że chyba nie doczekamy takiego pojedynku, kiedy byliby w, w miarę konkurencyjnych, bo i tak, żeby móc się ze sobą zmierzyć. No i właśnie Max Verstappen dzisiaj trzecie miejsce zrobił ponownie to, na co um, wszyscy liczą, ale ponownie to była rewelacyjna robota w jego wykonaniu, bo no, trzeba było się trochę napocić, żeby być tak blisko Mercedesów, jak on był. To widać choćby po wynikach Aleksa Albona, ale no, Max Verstappen mówi, że po prostu to był nudny wyścig, że przez 38 z 44 okrążeń tak naprawdę musiał coś oszczędzać. Um, no i że no, nie była to ta, ta, taka rywalizacja, chyba na jaką on by liczył. To jest y, zawsze fajne w wypowiedziach Maxa, że. Nie, I jest szczery, a, a jednocześnie tak no, bagatelizuje to wielkie dokonanie, jakim jest bycie na, sto, na trzecim stopniu podium yy, i tak naprawdę nie zagrożenie przez cały weekend. Chociaż. W wyścigu, zauważcie, był taki jeden moment po starcie: Daniel Ricciardo się do niego dobierał. I myślę, że gdyby tam po pierwsze nie było Maxa Verstappena, tylko inny zawodnik, to Daniel by poszedł na całość i ostatecznie no, dałby radę wyprzedzić tego trzeciego zawodnika. Ale ponieważ no, Daniel Ricciardo wiedział, że to jest Max Verstappen i Max Verstappen nie odpuści na starcie, a po drugie wiedział, że ten jego wynik na Spa, wynik Renault czy osiągi Renault no, są jednak pewnym wyjątkiem w tym sezonie, są nad. Ich y, y, możliwości na przestrzeni wszystkich wyścigów, no to postanowił jednak to czwarte miejsce przyjąć, y, odpuścił. I ostatecznie to czwarte miejsce dowiózł. On też miał sporego pecha, ponieważ gdy była neutralizacja, wszyscy kierowcy prawie wszyscy zjechali do boksów, on utknął za tymi, którzy do boksów nie zjechali, czyli za Sergio Perezem i za Pierre Gaslim. Musiał ich wyprzedzić na torze i sporo sekund stracił właśnie na tym fakcie. Gdyby nie to, jestem ciekaw jego pojedynku z Maxem Verstappenem, ponieważ Max Verstappen miał już bardzo zniszczone opony pod koniec wyścigu, tam było blisko do złapania kapcia po prostu, dlatego to tempo Maxa Verstappena mocno osłabło pod koniec wyścigu i Daniel Ricardo jechał prawie 2,3 3 sekundy szybciej niż Max Verstappen, właśnie. Szkoda, że właśnie tak się to potoczyło pechowo troszkę dla Daniela Ricardo. no ale kolejny świetny weekend w jego wykonaniu. Estebana Okona odstawił na ponad 20 sekund. Nie można też mieć jakichś dużych pretensji do Estebana Okona bo y, mimo wszystko dowiózł piąte miejsce, czyli tuż za Danielem Ricardo. Y, Potężna zdobyć punktowa jak na Renault 23 punkty. Y, od tego powrotu ich do Formuły 1 nie zdarzył im się tak wysoki wynik punktowy. Mieli w ubiegłym roku na Moncy czwarte, piąte miejsce, ale dzisiaj jeszcze Daniel Ricardo dorzucił ten jeden dodatkowy punkt za najlepsze okrążenie wyścigu. I tu kolejna ciekawostka, bo ten jeden dodatkowy punkt, czy raczej to najlepsze okrążenie wyścigu Daniela Ricardo to jest y, 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 Poprzednie e, najszybsze okrążenie wyścigu Renault miało w 2010 roku Grand Prix Kanady autorstwa Roberta Kubice. Zresztą też jego jedyne e, najszybsze okrążenie w wyścigu właśnie wtedy wykręcił. To jest e, też znak tego, jak Renault po tym powrocie do Formuły 1 miało ciężko i jak teraz są w dobrej formie, biorąc pod uwagę e, no, całość okoliczności, ale myślę, że jeszcze na Moncy mogą być naprawdę szybcy potem już przyjdą trochę gorsze tory dla nich oni są naprawdę bardzo mocni na takich torach, gdzie jest dużo prostych zobaczymy jak będzie w Parabolice ale myślę, że Renault również na torze Monca będzie naprawdę silne. Alex, Albon dzisiaj był szósty i myślę, że nie możemy go jakoś bardzo ganić. Oczywiście no, to jest nadal bardzo daleko za Maxem Verstappenem, ale zrobił to, co zrobić powinien. Uplacował się gdzieś tam w czołówce, to daje Red Bullowi dość mocną pozycję na drugim miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Coś, co pewnie braliby w ciemno przed startem sezonu i myślę, że też ta gratyfikacja finansowa jest czymś kuszącym. Aleksa Albona raczej nie zmienią, tak mi się wydaje. Chociaż no, dzisiaj ósme miejsce Piera Gasli, i to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Tylko, że to jest cały czas takie, taka jazda troszkę bez trzymanki. Zawsze, gdy jesteśmy z góry skazani na porażkę, to jakoś tam nam lepiej idzie. Gdy natomiast ciąży na nas presja w wyniku, tak jak w przypadku Alexa Albona, i kiedy porównujemy jego z Maxem Verstappenem, to jest troszkę gorzej. Pierre Gasli, no cóż, z Daniłem Kwiatem wygrywa w cuglach. Nie ma jakiejś presji, jak dojedzie w punktach jest super, jak nie dojedzie, nikt nie będzie miał do niego pretensji. I bez tej presji radzi sobie naprawdę świetnie. To było też to, co dzięki czemu trafił do Red Bulla, i być może to też sprawiło, że nie poradził sobie w tym Red Bullu, ponieważ ta presja była za duża. Ale może teraz dojrzał, i może to też jest dość. Dobra wskazówka, aby dać mu drugą szansę u boku Maxa Verstappena. Nie oczekiwać, że on będzie tego Verstappena objeżdżał, ale myślę, że to już będzie tak, że Pierre Gasly byłby tuż za Maxem Verstappenem w wyścigach. To już pytanie: jak tam polityka Red Bulla się Ułożyć. Dzisiaj pewnie Pierre Gasly byłby znacznie wyżej, gdyby nie bardzo pechowy wyjazd samochodu bezpieczeństwa. To że zrobiło świetną rzecz. Pierre Gasly jako jedyny kierowca w stawce wystartował na twardych oponach. Jego tempo było naprawdę rewelacyjne. Te twarde opony spisywały się bardzo dobrze podczas Grand Prix Belgii. No i gdyby ten samochód bezpieczeństwa wyjechał troszkę później, to pewnie Pierowi Gasly by było łatwiej. Natomiast, no cóż, wszyscy zjechali i wykorzystali jakby darmowy pit stop. Ja jechałem z Danielem Remicardo dzisiaj podczas wyścigu, chociaż F1TV Pro bardzo i będę musiał jeszcze raz sobie to przejechać, ale właśnie on na ósmym okrążeniu dostał informację, że to okno samochodu bezpieczeństwa jest otwarte i jedno okrążenie później mamy właśnie ten samochód bezpieczeństwa, to pozwoliło wszystkim zjechać, wszystkim zmienić opony, prawie wszystkim no a Pierre Gasly niestety, ta jego strategia nie popłaciła, chociaż no, to nigdy nie wiadomo w danym momencie wyścigu co będzie ostatecznie Lepsze. Ale barawa dla Toro Rosso za kombinowanie, za to, że nie będąc tuż za pierwszą dziesiątką nie idą na łatwiznę i nie robią tak jak wszyscy, tylko coś kombinują, żeby te punkty zdobyć. Bardzo szkoda, że dzisiaj do wyścigu nie mógł wystartować Carlos Sainz, bo on miał znacznie lepsze tempo niż Lando Norris na SPA i myślę, że zresztą Carlos powiedział, że no już kolejny raz nie jest mu udany wystartować do wyścigu na SPA, a on uwielbia ten tor, to jest jego ulubiony tor. I to było widać w czasach czy treningów, czy kwalifikacji. I myślę, że gdyby dzisiaj pojechał w wyścigu, to byłoby znacznie wyżej, znaczy znacznie jedną, dwie pozycje mógłby jeszcze wyżej mieć niż Landon Norris, który dojechał na pozycji siódmej zawiodły troszkę z, z ekipy Racing Point ale trzeba brać pod uwagę to, że no to jest boli z Merce Mercedesa z 2019 roku Mercedes w 2019 roku no, dostał jednak łomot na spa od Ferrari więc to nie była jakaś idealna konstrukcja pod tamte warunki pod, pod te warunki, które są na torze spa dlatego no cóż dzisiaj nie poszło Strollowi i Perezowi chociaż tam były mocne narzekania na strategię, szczególnie w przypadku Sergio Pereza, który nie zjechał, był jednym z tych Kierowców, którzy nie zjechali podczas neutralizacji. Jasne, gdyby na przykład pojawił się drugi samochód bezpieczeństwa, albo gdyby zaczęło padać, to pewnie by teraz byśmy chwalili geniusz strategów Racing Point. Natomiast tak się nie stało i ostatecznie ta decyzja nie wyszła im na dobre. Perez dojechał na dziesiątym miejscu, zdobył jeden punkcik za lęsem strolem, a wiemy, że raczej stać go na troszkę więcej w tej rywalizacji. 11 miejsce dodanie Daniel kwiat. No cóż, kolejny przegrany wyścig z pierem Gaslim. Pierem Gaslim, który spisuje się naprawdę dobrze. Toro, Toro Rosso ma niezły woli w tym sezonie. Ale no, kwiat myślę, że raczej miejsca swojego nie uchroni. Tsunoda w F2 bardzo mocno zabiega o to miejsce, i myślę, że wynikami swoimi pokazuje, że po prostu na to miejsce w Formule 1 zasługuje. Szczególnie że to jest Japończyk, że to jest ktoś, kto może być pięknie związany z Hondą, i myślę, że w tym kierunku Toro Rosso raczej będzie szło. Szkoda dzisiaj Kimiego Rikonana, który nie był w stanie zdobyć punktów, jechali przez długi czas na dziesiątym miejscu, no ale po prostu tempa nie było. Gdy zjechali właśnie Perez i Gasli, ci którzy przedłużyli swoje pierwsze stinty, no to Kimi był dziesiąty, potem niestety. On mówił, że brakowało mu trochę tempa na prostych, ponieważ byłby w stanie wyprzedzić wtedy Daniela Kwiata, który blokował go mocno w środkowej części Toru, tam gdzie tych zakrętów. Jest bardziej w bardziej technicznej części toru. No ale myślę, że przy tak małej liczbie nieukończonych, małej liczbie DNF-ów, czyli tych, którzy nie ukończyli wyścigu, no cóż, trudno by było liczyć, żeby Kimi Raikonen zdobył punkty. Ale mimo wszystko to był naprawdę dobry wyścig Alfy, bo tylko trzech kierowców nie ukończyło rywalizacji, a Alfę mamy na 12. miejscu. Antoni Giovinazzi właśnie tego wyścigu nie ukończył. No cóż, popełnił błąd. Powiedział, że bardzo cisnął, żeby złapać się w sekundzie za Sebastianem Fetelem, żeby próbować go za. Atakować, ale no na wyjściu z zakrętu tył uciekł, po prostu uderzył w bandę. I doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Sytuacji, która już kolejny raz pojawia się w tym sezonie, że po prostu koło odpada. Mieliśmy taką sytuację z Kimiem Raikkonenem, tam była awaria nakrętki, natomiast tutaj no to w wyniku uderzenia, ale mimo wszystko te koła powinny być jak najmocniej przymocowane tymi linkami do bolidu. Tak się nie stało i koło nam leciało po torze. Wpadł na nie George Russell, niestety. On potem dziękował, czy był wdzięczny tym zabezpieczeniom w Bolidzie, również systemowi Halo, ponieważ gdyby nie to koło mogłoby przelecieć bardzo blisko jego głowy, obaj zakończyli wyścig na bandzie, mimo że tak naprawdę nie dotknęli się Bolidami, tylko koło wpadło. Na Giorgia Rassela, który na początku w pierwszym zakręcie, w pierwszych zakrętach spisał się nieźle, natomiast potem mocno stracił, trzy pozycje stracił na tym pierwszym okrążeniu. No i no, ten bilans jego, jeżeli chodzi o te starty wyścigu, jest nadal bardzo słaby. Natomiast Antonio Giovinazzi dzisiaj wystartował świetnie, bo startował z 19 miejsca, a w pewnym momencie był nawet 12, więc po raz kolejny brawa dla Włocha. Natomiast, no cóż, pech, no nie, błąd, po prostu błąd. Sprawił, że tego wyścigu nie ukończył, i powinien przeprosić zespół. No, i ciekaw jestem, jak na to wszystko patrzy Ferrari, jak, jak patrzy Alfa Romeo i czy Antonio Giovinazzi nie przekreśla czasem swoich szans na przedłużenie kontraktu na 2021 rok. No, i dochodzimy do sedna sprawy, czyli do tego punktu, o którym się najbardziej dyskutuje po Grand Prix Belgii, o formie Ferrari. 12, 13 i 14 miejsce. Z ciekawości sprawdziłem sobie, kiedy ostatnio było tak, że Ferrari nie zdobyło żadnego punktu, jeżeli chodzi o silniki, czyli żaden z kierowców, który ma bolid napędzany silnikiem Ferrari, nie zdobył punktu. No i okazuje się, że to było kilka Grand Prix temu, Grand Prix Styrii. Właśnie wtedy też nie zdobyli żadnego punktu. Pamiętamy to słynne zdarzenie dwóch bolidów Ferrari, czyli Charlesa Leclerca i Sebastiana Vettel'a, ale czy wcześniej, kiedy wcześniej zdarzyła się taka sytuacja, że Ferrari dostarczając silniki do minimum 6 bolidów, czyli już od prawie 7 sezonów, nie zdobyło żadnego punktu? No i co? Meksyk 2015. Wtedy mieli oczywiście silniki Ferrari kierowcy Ferrari i dwóch innych zespołów Marushi i Zaubera. Czyli wtedy dwóch najgorszych zespołów w stawce. I trzeba się było cofnąć do aż tak dalekiego momentu, ponad 5 lat żeby e, znaleźć drugi taki wyścig, w którym Ferrari nie punktuje żadnym bolidem. E, o, oczywiście no, poza tym sezonem, kiedy już to im się dwa razy zdarzyło. E, ta sytuacja no, można powiedzieć, cofnęliśmy się do lat 90., Ferrari znów walczy z Williamsem. No tylko że oni walczą o to, żeby nie być ostatnim. E, coś tu poszło nie tak, przy czym ten upadek Williamsa, tak to nazwijmy, był bardzo stopniowy. On przebiegał kilkanaście lat. E, 2000 Piąty rok, można było powiedzieć, że to jest końcówka tej współpracy z BMW i już się zaczyna zjazd. Potem zdarzały się pojedyncze sukcesy. Pole position Nico Hulkenberga, wygrana Pastora Maldonado. Gdzieś tam cały czas była nadzieja w tym Williamsie. Potem przejście na silniki bardzo fartowne, na silniki Mercedesa, bo przecież wtedy Williams miał już praktycznie podpisaną umowę z Renault z tego co pamiętam czy z Hondą yy, i Okazało się, że Mercedes proponuje trzy razy niższą cenę za silniki. No więc Williams z oszczędności poszedł do silników Mercedesa. To umożliwiło im walkę o podia, na przykład lensa strola, walkę o pierwsze pole, pole startowe, bo też był przecież pierwszy rząd dla lensa strola na Moncy. No i ten upadek, mimo wszystko tam były jakieś przebłyski, że może, czy błyski nadziei, i, ale on przebiegał bardzo długo. I to rok 2017 już był słaby, potem 2018 bardzo słaby. Czy katastrofalny, tragedia w 2019, no i teraz powoli wychodzą, ale to przebiegało stopniowo. Ferrari, oni jeszcze rok temu wygrali, jed, mieli dublet na e, torze Spa. E, walczyli o zwycięstwa, walczyli o klasyfikację generalną przez jakiś czas, no oni byli faworytami e, wyścigów. Natomiast teraz zastanawiamy się, jaki będzie kurs na punkty w ogóle e, kierowców Ferrari. 1,80 w przypadku Charlesa Leclerc'a, 2,20 w przypadku Sebastiana Vettela. E, i tutaj coś naprawdę poszło mocno nie tak. Trzeba się zastanowić, co i w Ferrari chyba teraz tylko trzęsienie ziemi może sprawić, że tam się coś zmieni. A to trzęsienie ziemi może nastąpić no, po tych rundach we Włoszech, bo teraz mamy przecież i Monce i Tor Mugello, czyli dwie świątynie jakby włoskiej motoryzacji, i tam no, Ferrari powinno błyszczeć. Ale nie tylko silnik, bo to jest nie tylko silnik na to zwracał też Sebastian Vettel dzisiaj po wyścigu uwagę. Że to nie tylko silnik szwankuje, no bo taki zespół jak Alfa Romeo, Kimi Räikkönen był dzisiaj przed bolidami Ferrari, więc to nie jest tak tylko, że za, słabą silnik, za sprawą silnika oni są słabi też cały pakiet nie wydaje, aerodynamika I, i oni bardzo też zużywają opony i Leclerc i Vettel bardzo się skarżyli na to, że mają zniszczone opony więc tu jakby z całością jest do popracowania bo mieliśmy na przykład przykład na przykład Red Bulla który miał słaby silnik Renault, ale mimo wszystko był w stanie walczyć, bo mieli fenomenalną aerodynamikę w Ferrari nie, nie funkcjonuje nic. Dzisiaj Charles Leclerc zjeżdża na pierwszy pit stop też został późno wywołany też tak to było takie chaotyczne I już w alei serwisowej inżynier mu mówi: To będzie długi pit stop, bo muszą znaleźć opony. No Ręce opadają i stoi ten Leclerc 10 sekund. Potem klnie po włosku czy po francusku przez radio. Inżynier tam coś, coś tam mu mówi: Przepraszam, i Charles Leclerc odpowiada: Że przepraszam, no byłem bardzo niemiły w tym ostatnim komunikacie. No i, i nawet jeżeli Charles Leclerc traci e, cierpliwość to jest naprawdę bardzo źle, no bo on w tym zespole ma być przez wiele lat teraz. E, Ferrari musi się otrząsnąć, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby ten zespół, powinno być go stać po prostu na e, te e, czołowe miejsca, a nie jest. I to przypomina się scena z filmu Wyścig, kiedy Niki Lauda po prostu mówi, że i a shitbox. Niestety. E, i na koniec stawki przechodzimy. Już taki zupełny koniec stawki. No, Hasen nie miały nic do gadania po tych straconych treningach. Mimo wszystko dzisiaj grożą lepiej od Magnusena, ale to jest po prostu weekend do zapomnienia dla nich, bo nie tylko silniki Ferrari, ale też ich własne problemy. No i te stracone treningi. Myślę, że będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o spa. Tylko że, no cóż, na Moncy może być podobnie, niestety. No i Nikolas Latyfi, dzisiaj silnik Mercedesa, nawet nie pomógł mu, przedostatnie miejsce, 16, dzisiaj bardzo bezbarwny wyścig, forma, no cóż, taka do jakiej nas Nikolas przyzwyczaił, ale no, nie było żadnej wpadki wielkiej, żadnej wtopy i trzeba przyznać, że też no, nie mieli tempa, bo gdy jeszcze George Russell jechał w wyścigu, to też było raczej słabo. No niestety. Myślę, że po Grand Prix Belgii będzie sporo teraz rozmów, ciekawych wypowiedzi. Sebastian Vettel też się wypowiedział a na propos swojej przyszłości. Powiedział, że on chce być w Formule 1 w 2021 roku, że chce walczyć w czołówce. To jest jego cel. Że jeszcze nic nie podpisał. Że też nie jest tak, że już ma ofertę na stole i zaraz tylko, wystarczy, że ją podpisze. Nie, ale no rzeczywiście toczy rozmowy. I no chyba możemy się domyślać, że chodzi o zespół Racing Point. Sporo zaczyna się, jeżeli chodzi o sezon ogórkowy. No bo cóż, klasyfikacji generalnej raczej jest wszystko wyjaśnione. Tam jeszcze może być fajna walka między Ferrari, między McLarenem, między Renault o miejsca 3, 4, 5 w klasyfikacji generalnej konstruktorów, bo to są nadal bardzo duże pieniądze. No i oczywiście tam jest Racing Point, które też myślę, że raczej to trzecie miejsce zgarnie ostatecznie. I w klasyfikacji generalnej Valtteri Bottas traci już tyle, że teraz mógłby, nawet gdyby wygrał i Monce, i Mugello, a Lewis Hamilton w obu wyścigach nie dojechałby do mety, to i tak Lewis Hamilton będzie na czele klasyfikacji generalnej. No, no niestety. Tak to nam się wszystko zmierza ku kolejnemu rekordowi Louisa Hamiltona, ale miejmy nadzieję, że na Monce będzie lepiej. I jeszcze o tym sobie pogadamy tuż przed tym Grand Prix. Teraz będzie podwójny weekend wyścigowy, bo mamy Asen w dtm i mamy oczywiście Monce. Godziny nie będą się pokrywać, na szczęście, tak jak było poprzednio, no ale to będzie bardzo intensywny czas. Robert Kubica już od wczoraj był w, jest w Polsce. Nawet w sopot się pojawił wieczorkiem, także widać, że jak tylko ruszył trzeci trening, i okazało się, że no nie, będzie potrzebne, nie będą potrzebne jego usługi na to, że spa to po prostu udał się do Polski. Słuchajcie, intensywny weekend i tydzień przed nami. Zapraszam na bloga po więcej informacji. Oczywiście wszystkie dane wyścigowe, będą dwa stenogramy Daniela Ricardo i prawdopodobnie Piera Gasli, którego wybierzecie. W waszym głosowaniu będą też oczywiście wszystkie te inne teksty powyścigowe. No i będziemy się przygotowywać do dwóch podwójnych rund DTM i oczywiście yy, Formuły 1. Też będzie podsumowanie startów Polaków weekendowych, bo sporo jednak tych naszych zawodników w motorsporcie startowało, więc po to też zapraszam na bloga. I że Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję. Zachęcam do wspierania kanału, bo dziękuję patronom. No i do, do zobaczenia w kolejnym, dwusetnym odcinku. Wow! Trzymajcie się, cześć!